Wybrałem się na krótką wycieczkę z Zielonej Góry do Kożuchowa, przy okazji pałac w Studzieńcu, w jakim stanie to jest, możesz zobaczyć sam. Jednak mimo wszystko widać jakiś urok tego obiektu. Za chwilę pójdę zobaczyć, jak on wygląda w środku. Ktoś miał jakieś poczucie estetyki kiedyś, bo mimo wszystko zrobił to nad jakimś stawkiem. Podobno są tutaj teraz bobry. No ale pałac... Pałacowi w sumie nawet dzisiaj niewiele brakuje, poza zniszczeniami. I jeszcze raz pałac w Studzieńcu, niedaleko Zielonej Góry. Widać, że jeszcze niedawno tętnił życiem. Nawet trochę dachówki zostało na nim. Ale niestety... upływ czasu zbiera swoje żniwo. 2 maja 2015 roku, sobota. To wygląda mi na jakiś przód czy front pałacu w Studzieńcu. Okien nie ma już. Widać, że zbudowany był z cegły. No i kiedyś naprawdę wyglądał okazale. A tak wygląda wnętrze pałacu w Studzieńcu. Stropy, ho, 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 lepiej uważać. Tutaj ścianki działowe albo inne jakieś. Niestety wszystko zdewastowane. A tam stropy. Jeszcze raz. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. Pałac w Studzieńcu. Jakaś bokóweczka. W tej chwili śmietnisko. Ale do czegoś to kiedyś służyło. Jeszcze raz. Stropy. Stropy, które zbyt długo już raczej nie wytrzymają.